Po drugiej stronie telefonu pani Anna Kij, dyrektor Wydziału Jakości Edukacji, rzecznik Kuratorium Śląskiego. Dzień dobry, panie rzecznik. Dzień dobry. Firma Librus, obsługująca ponad połowę e-dzienników w Polsce, poinformowała wczoraj, panie rzecznik, że występują chwilowe problemy techniczne. Pani myśli, że to skończy się tylko na chwilowych problemach? Nie tylko myślę, ale jestem przekonana, że to będą chwilowe problemy. Wczorajszy dzień był dniem szczególnym. Wczoraj wszyscy byli zainteresowani tym sposobem przekazywania informacji, a że dzienniki elektroniczne są najpopularniejszym kanałem informacyjnym między szkołą a rodzicami, to w dniu, kiedy i szkoła zamieszcza informacje, i rodzice, i uczniowie chcą te informacje znać, to serwery nie wytrzymały. Ale wczoraj odbyło się spotkanie z inicjatywy Ministra Edukacji Narodowej, taka wideokonferencja z udziałem ministra cyfryzacji, także z przedstawicielami tych firm, bo jest ich więcej firm, które mają dzienniki elektroniczne w swojej ofercie. No i z tej wideokonferencji wynika, że wszyscy operatorzy dzienników pracują nad usprawnieniami i przywróceniem pełnej funkcjonalności systemów. Także mamy nadzieję, że już wkrótce te problemy się skończą. Zresztą to się rozłoży trochę w czasie, to korzystanie poprzez e-dziennik z tych różnego rodzaju sposobów przekazywania źródeł informacji. Wczorajszy dzień, tak jak mówię, to był pierwszy dzień, kiedy dyrektorzy też byli zobowiązani przekazać uczniom i ich rodzicom zasady tej zdalnej nauki. Uczniowie też byli ciekawi i rodzice, jakie będą to formy. No i jeżeli tyle osób się logowało, to okazało się, że serwery odmówiły posłuszeństwa, ale mam nadzieję, że to i przekonana jestem, że to się wkrótce skończy. Ile powinien pracować nauczyciel? Bo ja mam wrażenie, że już od zeszłego czwartku, kiedy już tam nauczyciele zaczęli wdrażać, wysyłać tematy uczniom, to i tak, pracują od rana, potem po południu przychodzą rodzice i tak w zasadzie wtedy, szczególnie klas młodszych, pierwszych, drugich, trzecich, ci rodzice mogą pomóc tym dzieciom nawet i włączyć ten komputer, laptopa, jakoś się połączyć, a po 20 dyrektorzy szkół wysyłają informacje do nauczycieli, aby napisali, udowodnili, że oni pracowali. Pani zdaniem, ile powinien w ogóle pracować nauczyciel? Tak, no jeżeli chodzi o pracę nauczyciela, to nowe rozporządzenie również reguluje zakres obowiązków nauczyciela. Nauczyciel powinien pracować w takim wymiarze, w jakim pracował do tej pory. Czyli ile godzin? To znaczy tak, jak to wynika z pensum dydaktycznego, jeżeli chodzi o te zajęcia związane z kształceniem na odległość. No natomiast jeżeli, tak jak zgodnie z kartą nauczyciela, obowiązuje go 40-godzinny tydzień pracy, w tym każdy nauczyciel w zależności od specjalności, większość nauczycieli ma 18 godzin tego pensum dydaktycznego, natomiast te pozostałe godziny to jest między innymi samokształcenie, to także czasami sprawdzanie tych zadań domowych. No teraz zadania domowe mają nabrały zupełnie innego znaczenia, bo uczniowie mają cały czas i lekcje, i prace wykonywane w domu, także przeniosło się to w inne miejsce. Na pewno nie jest to czas w tej chwili tak jak wyliczony ściśle tymi godzinami, tak jak plan lekcji był, prawda, przed tym ustalany. Teraz na każdy tydzień to dyrektor ustala, jak będzie zorganizowana praca. Zadaniem dyrektora także jest określanie zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć, które są realizowane. Myślę, że też dyrektorzy zdobywają w tym momencie doświadczenie. Też na pewno będą wyciągać wnioski, bo zawsze je wyciągają z każdej czynności, z każdego realizowanego zadania. I mam nadzieję, że w tych najbliższych dniach sytuacja się unormuje. No, nie może być tak, że nauczyciel będzie pracował
przez pół doby, podobnie jak nie może być tak, że uczeń cały czas będzie siedział przed komputerem. Panie rzecznik, bardzo ważna kwestia. Obecna podstawa programowa jest tak obszerna i trudna, że nauczyciele uczniom zadają dużo pracy, aby wyćwiczyć w nich umiejętności. Natomiast rodzice skarżą się, że ich dzieci mają za dużo nauki i nie są w stanie im pomóc. Ale to przecież nie nauczyciele stworzyli tą podstawę programową, prawda? To znaczy, na podstawa programowa jest wprowadzona rozporządzeniem ministerialnym, natomiast dyskusyjne jest, czy jest ona bardzo obszerna. Oczywiście, że nie możemy w tej chwili porównywać tego kształcenia z wykorzystaniem technik kształcenia na odległość z taką tradycyjną formą nauki, dlatego też no, trzeba dostosować swoje działania do tej sytuacji, w której znaleźliśmy się. Nie może być tak, że ciężar nauki, nauczania przeniesiony zostanie na uczniów i rodziców, ale z tego co wiem, to niekoniecznie się tak dzieje. Różne formy szkoły przyjęły. Niektóre mają takie wręcz zdalne lekcje. Także wtedy nauczyciel tłumaczy. A są też takie szkoły, które nie wprowadziły jeszcze takiego sposobu nauczania. Stąd też no właśnie te przesyłane materiały. Ale jest ta platforma e-podręczniki. To jest platforma, do której dostęp jest możliwy na dwa sposoby. Jeden sposób, no to każdy użytkownik może tam zajrzeć, zobaczyć, ale drugi to jest tylko taka strefa dla zalogowanych. Dyrektorzy szkół otrzymali poniedziałek chyba z ministerstwa loginy dla swoich nauczycieli. Tam jest baza uczniów, baza nauczycieli, można tworzyć klasy i też można wykorzystać te zasoby. Także jest sporo różnych możliwości, są różnego rodzaju komunikatory. Uczymy się na bardzo przyspieszonym kursie wszyscy tego kształcenia na odległość, zarówno nauczyciele, jak i uczniowie, jak i ich rodzice. I na pewno te pierwsze dni przynoszą takie rozwiązania, które no, muszą zostać zweryfikowane i wierzę w to, że będą. I nauczyciele, pani rzecznik, uczą na prywatnym sprzęcie, internet za własne pieniądze, ale ja idę w innym kierunku. Ale nie musi tak być. Nauczyciele mogą prowadzić te zajęcia na sprzęcie służbowym, zarówno w domu, jak i w szkole. To zależy od rozwiązań przyjętych w danej szkole. Czyli co, dyrektor, od dyrektora można wziąć komputer do domu i prowadzić zdalnie to lekcje? To znaczy, tak jak w każdym zakładzie pracy są określone zasady wykorzystania sprzętu służbowego. W tej chwili mamy możliwość pracy zdalnej. I w zależności od tego, jaka jest sytuacja w danej szkole, no dyrektor ma to uregulowane, bądź też ureguluje, ale może też nauczyciel pracować w szkole. Rozumiem. Wcale nie jest zobowiązany pracować na prywatnym sprzęcie w domu. Musi mieć tylko zapewnione oczywiście warunki wynikające z epidemii, która jest w naszym kraju. I ostatnie bardzo króciutkie pytanie. Jak pani przyjęła słowa ministra edukacji, który powiedział, że teraz nauczyciele mają szansę udowodnić, że nie tylko potrafią strajkować, ubiegać się o wyższe wynagrodzenia, ale także pokazać, że są dobrymi wychowawcami, nauczycielami? Nie słyszałam takiej wypowiedzi. Dobrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam.